Łopatka ogrodnicza. Myślałam, że to się jakoś nazywa. Całe 6 zł. Całe 6 zł. Powiedz, matrioszka. Mam pieniążka. Mam pieniążka. Zamiast matrioszka, powiedz matrioszka. Hej, dzień dobry, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Moi drodzy, jadę do paczkomatu. Wcale nie chcę mi się odbierać tej paczki, bo ja w sumie tego nie potrzebuję, ale nie opłaca mi się tego zwracać, bo koszt tego był z przesyłką 30 zł i tam są zaległe doniczki, te, w których sadziłam kwiaty. I to jest zamówienie, które złożyłam dnia 20 lutego, a dzień, w którym nagrywam dzisiejszego vloga, 13 marca. Skrzynki balkonowe, te, w których sadziłam te kwiaty w pokoju, kto ogląda vlogi na bieżąco, wie, o co chodzi. Wie, o co, come on. Wzięłam też koszyk na zakupy, nie wiem co. Kupić do jedzenia na obiad. Moi drodzy widzowie, wiecie, że mnie ostatnio głowa grzeje? To wszyscy wiedzą, tylko że grzeje mnie głowa bardziej niż zwykle. Czekajcie, ja stanę tu na chwilę i chwilę do was pogadam, bo przecież no jak będziemy tak jechać. Jeszcze jakby tego było mało, to bateria mi się skończyła. Musiałam sobie teraz bateryjkę w kamerze wymienić. Jezu, słuchajcie, szyszka kajmakowa. 13 zł te dwa kawałki. Ej, naprawdę, no mnie ostatnio tak głowa grzeje. Nawet nie wiem, jak to skomentować. I najważniejszy zakup dzisiejszego dnia to... Jak to się nazywa? Łopatka ogrodnicza. Myślałam, że to się jakoś nazywa. Całe 6 zł. Całe 6 zł. Ja nie oglądam wiadomości, nie? Bo nie oglądam nadal. Ja wam powiem, że od czasu, i nie wiem, czy to nie było w 2021, ja nie oglądam wiadomości. Naprawdę. Ja cały czas nie oglądam wiadomości. Ani TVN-u, ani jedynki to już w ogóle. Oczywiście wiem, co się dzieje na świecie. To najważniejsze rzeczy. Bo po prostu przeglądam rzeczy ewentualnie w internecie. I z tego, co widziałam, to cały czas wiadolili, że w marcu to mają spadać ceny, a na razie widzę, że ceny w sklepach to po prostu rosną w oczach. Kuźwa, paczka chipsów 11 zł. Duża paczka chipsów 11 zł. No przecież to przechodzi ludzkie pojęcie, nie? Skoro już ustaliliśmy, że duża paczka chipsów kosztuje 11 zł i że majonez przed pandemią kosztował 8-7, a teraz ten sam słoik, jest jak mi o gała spędzi, ten sam słoik kosztuje 16, to mnie po prostu krew zalewa. Jeżeli majonez tyle zdrożał, to znaczy, że jest naprawdę źle. I żeby nikt mi teraz nie wyskakiwał, że kielecki. Winiary, bo łeb ukręcę. Aż sama jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. Idealne, idealne. I wiecie, jak ja robię w sklepie? Tu jak macie ten dzyndzel taki, nie? No to już nie ma tego dzyndzla. Ja go wyciągam. Jak to nie jest sine, a awokado jest takie dobre w dotyku, dosyć miękkie, nie za twarde, i tu nie jest sine, to wtedy biorę i zazwyczaj tak jest. Tutaj mam kawkę, zaraz doleję mleko. Prosiliście, żeby pokazywać znowu śniadania, więc... które nie było duże. Mamy jajko, mamy pomidora i wszystko oprószyłam sobie solą. I czy wy myślicie, że to jest moje idealne śniadanie? Nie. Bo idealnym dopełnieniem jest parówka. Teraz smacznego. Idę jeść. Wiecie, spałam w tych seksownych sercach. A ta górka tutaj to są trzy koce. Ten jest też bardzo fajny, taki bardzo miły z pepką. On jest bardzo duży, bo to jest 2x2,40. W sumie można by było spokojnie z niego zrobić taką narzutkę na łóżko. Ale wiecie co, my jak leżymy z Dawidem, to jeden jest na jednym końcu, drugi na drugim końcu. I ten duży koc nam wieczorkiem, jak oglądamy telewizję, nam bardzo pasuje. Tak się zastanawiam, czy by prania nie zrobić, wiecie? Dzisiaj wstałam wcześniej, porobiłam tu jeszcze kilka rzeczy. Laurka jeszcze, tu patrzę na telefon, mam podgląd, jeszcze śpi. No to czekamy, aż nasza gwiazda wstanie. Mogę wam powiedzieć, że ja się czuję fatalnie. Bardzo, ale to bardzo boli mnie gardło. I tak jakby zaczynał mi się katar, ale mi się nie zaczyna, rozumiecie? On chce wyjść, ale nie wychodzi. I tak się męczysz i tak nie wiadomo co. Mierzyłam Laurce kilka razy gorączkę, nie miała gorączki. I powiem wam, że w nocy się ani razu nie obudziła. Bo tak wiecie, jak jest katar taki duży, to wiecie, jak dziecko śpi, nie? Rewelacyjny sen miała. Także wydaje mi się, że powinna się dzisiaj lepiej czuć. Przynajmniej zapowiada się po tym, jak wyglądała noc. A jak będzie, to się oczywiście okaże. Co robisz, powiedz? Składam. Składasz? To jest piramida, którą kupowałam kiedyś. Ja wam wrzucę link w informacji pod filmem.
bo ona ma tak, ona ma, czekajcie, zwierzątka, a i są też cyfry, na przykład 10 motyli jest, o, na przykład jest 7 motyli, 5 motyli, i kolory też mamy, nie? Niebieski, to też jest, można uczyć. I to jest coś, co było kupione, o, zaraz podniesiemy, to jest coś, co było kupione w zeszłym roku, ale no nie było szału i teraz po prostu od kilku dni Laura non-stop się bawi, tak? Jak usiądzie, to ona potrafi tak 40 minut się tym bawić, rozumiecie? Dziękuję. Proszę bardzo. Ja wykup. No i widzicie, albo lubi wkładać, albo układa wieże. Wieże. No. Także wrzucę wam link w informacji pod filmem do tej wieży, bo jest naprawdę... To będzie wieża! O matko, ale duża wieża, się boję takiej wieży. Jeny, ale Laura ułożyła wieżę. Konik? No konik jest pewnie. Nie, konik jest tu, nie wiem, nie widzę, kto tu jest. Tu jest! A to jest osioł! Osioł! Taki, co był w parku, pamiętasz? Jak byliśmy z dziadkami? Osioł? Osiołek? I tak robił... Bekał? No taki, no może tak trochę inaczej robił ten osiołek. Chyba ładniej niż mama, wiesz? To tu jest krokodyl. Krokodyl? Gdzie jest krokodyl? Pokaż. Tu jest, tu. Brawo, jest krokodyl, super. Kto tu jest? Dzik. Brawo, tu jest dzik, super. Ojej, a tu? Kto tu jest? Świnka. Świnka, a tu? Brawo, tak, świnka. A tu kto jest? Małpka. Małpka, brawo. A tu kto jest? Lew. Lew, brawo. A tu? Miś. Miś. A tu? Kaka. Kaka, brawo. A tu? Kto to? Koniczek. Kto? Koniczek. Koniczek, dobrze, koniczek. A tu kto jest? Ładny słonik. Słonik, super. A tu twój ulubiony, kto to jest? Żółwik. Żółwik, brawo piona, super. Dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo szybko zmyka. Widziałaś taki dzik? Taki dzik. Jeszcze. Jeszcze robi dzika? Dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. A jak się czujesz? Lepiej, nie? Powiem wam, że dzisiaj rano tylko katarek był chwilę. No rewelacja jest po prostu, rewelacja. Za to ja się gorzej czuję, no ale to jest pół biedy, nie? Lepiej w tą stronę, niż żeby ona cierpiała, także super. A tu jeszcze jedno powinno być chyba, wiesz? Jednego klocka nie mamy. Jeszcze jeden klocek powinien tu być chyba, taki mały żółty mi się wydaje. Potem poszukamy, dobra? Także u nas się to sprawdza, jeżeli wiecie, że wasze dziecko jest na podobnym poziomie, lubi podobne rzeczy, no to polecam wam bardzo serdecznie, bo jest fajne. Co to będzie? No to będzie mama Silusiu? Matko, jak matrioszki, nie? Powiedz matrioszka. Nie, nie powiesz matrioszka, powiedz matrioszka. Mam pieniążka. Mam pieniążka, zamiast matrioszka? Powiedz matrioszka. Matrioszka. Mam pieniążka. Powiedz matrioszka. Mama. Dobra, okej. Okay. Mama, nie męcz, powiedz. Już, mama. Powiedz mama, co męczysz? O, zobacz. Wow. Brawo, piona. Piona. Dzik jest dziki. Dzik jest zły. Powiedz matrioszka. Daj pieniążka. Daj pieniążka. Załóż to. Powiedz matrioszka. Daj pieniążka! Daj pieniążka! Słyszycie to, czy mi się wydaje, że ona mówi daj pieniążka? Patrz. Powiedz matrio... Ostatni raz, jak bum cyk cyk! Matrioszka! Pieniążka! Daj pieniążka! Dobra, koniec! I czujecie? Nadal Laura nie chce spinki. Powiedz, chcesz spinkę? Jeszcze. No widzicie? A kitkę zrobimy? Nie. I wiecie, jak podejmujemy próbę, to jest tak różnie, że dziecko może nas prawie że pogryźć, tak? Cześć! Zrobimy kitkę? Nie. A spinkę? Nie. A dlaczego? A patrz, a mama ma kitkę. Nie chcesz kitki? Chcesz to? No więc przyjdzie czas, zrobimy takie warkocze, że koniec, nie? Wydaje mi się, że możemy dopełnić tradycji i stęknąć sobie na temat pogody. Anomalie pogodowe zdarzają się bardzo często w dzisiejszych czasach i wczoraj był 1 stopień, a dzisiaj jest 12. No przecież to normalnie...
Właśnie podejmuję decyzję co do makaronu do dzisiejszego dania. I mamy tak, makaron ryżowy też by pasował. Makaron, takie niteczki, to jest akurat z zielonego groszku, też by pasował. Ale my chyba mamy ochotę na taki udon, który by był dobry i do ramenu, ale do tego też się będzie nadawało. To taki ugotujemy. Miałam nawet zwykłe spaghetti ugotować, ale zobaczyłam ten i on tak zakuł mnie w oczy i ma być ten i koniec, kropka. A to, co jest postanowione, winno być zrealizowane natychmiast. Dwie deski już rozstawione. Zaraz moja pani pomocnica przyjdzie pomóc. I mam jeszcze kurczaka, ale nie wiem, czy go dawać. I postanowiłam, że tak, damy trochę brokuła, troszkę papryki i troszkę pora i troszkę marchewki, troszkę czerwonej cebuli, troszkę czosnku. Imbir by się przydał świeży, nie mam. I stwierdziłam, że cukinię też. Wszystkiego po troszku. I zrobimy takie ala tajskie, bardzo szybkie jedzenie. Cześć! Ty co będziemy robić? Kokota. Gotować. Co będziesz kroić? Paprykę. Paprykę, proszę, możesz wziąć. Tu masz, proszę. I tu masz, proszę. Nóż ma mama, nóż. No ja mam duży nóż, tak? Bo ja mam nóż dla mamy, tak? Dobrze? A ty masz nóż dla Laurki. Okej? Okay? Ja mogę kroić. Brokuła to sobie pokroimy na takie jakieś małe kawałki. Wszystko sobie wrzucimy do garnuszka. Ja robię wszystko na patelni. No, kroimy, pani kochana, kroimy. Kroimy, kroimy. Pani kucharka oszukuje, bo pani kucharka wyjada. Pani kucharko, nie oszukuj. Pani oszukuje znowu. No widzicie, jak pani kucharka oszukuje? Kroimy, kroimy dalej. Ładnie pani oszukuje, pani tylko wyjada. Dzisiaj pani nie kroi. A może dzisiaj to nie jest pani dzień w pracy? Co? No, cia? 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 A kaja? Nie dostanę nic do włożenia na patelnię dzisiaj? Nie? Nie ma szans? Mogę jeść sobie? No dobrze, możesz jeść. Nie no, nic, tak patrzę. Ta noga to po co tam? Co? Ta noga? Do czego to? Do tańca? Co? Do tańca ta noga? No jedz, dobra, jedz. Cebulka. Wszystko pokrojone tak jak uważałam. I stwierdziłam, że cukinii tutaj nie daję. Cukinię wykorzystamy sobie do czegoś innego. Tu jeszcze mi kawałek brokuła został. Przykrywam to i sobie chwilę tak poduszę, żeby doszło. Ja lubię al dente, to znaczy my lubimy al dente, a wy oczywiście jak uważacie. Tutaj jak chcecie też wam wrzucę link w informacji pod filmem do tych rzeczy. To jest sos ostrygowy, który po prostu od kilku lat już używamy. W sumie dam troszeczkę magii. W Azji dużo magii używają, więc parę kropelek nie zaszkodzi. Sos rybny z tej firmy. On był przywieziony z Tajlandii razem z tym ostrygowym. A tutaj mamy sos sojowy, który był z Wietnamu i właśnie będzie jego pierwsze użycie. I do tego jeszcze jest mała łyżeczka oleju sezamowego i to jest najlepsze doprawienie takiego ala tajskiego dania w 15 minut. Naprawdę na oko. Kilka kropel magii. Sosu ostrygowego ja lubię trochę więcej, więc może być trochę więcej. Najmniej daję sosu rybnego, bo ja nie lubię, żeby to tak przeważało, więc taka mała łyżeczka. No i sosu sojowego, żeby to słone było. Oczywiście, gdyby Laura z nami nie jadła, to byśmy dali tutaj teraz jeszcze chili. Ale że Laura z nami je, no to jest inna bajka. A i z taką małą łyżeczkę dam oleju sezamowego. Piękne, cudowne warzywka al dente, zdrowe, szybkie. To jest naprawdę w 15 minutek nic. Oczywiście z Laurą zajmuje mi to trochę dłużej. Ale najpierw stawiacie wodę na makaron. Gotujecie go, w międzyczasie już kroicie, siekacie, tu robicie, tu dusicie, tu wrzucacie i zaraz o. I na przykład na koniec proponuję uprażyć trochę sezamu, albo nawet jakieś orzeszki, jak chcecie to kurczak, jak chcecie to inne warzywa, jak chcecie to nawet tofu do tego, do koloru, do wyboru. Makaron też może być oczywiście inny. Już nieraz to robiłam i na to jest wiele kombinacji. Naprawdę polecam. Ostatnio w ogóle jak Laura, znaczy ona często w ogóle nawet jak nie pokazuje, nie? To często bierze już od małego udział w gotowaniu. No spadło, no powoli, zdasz sobie radę. To powiem wam, że nawet w ostatnim czasie jakoś tak, jak przygotuje sama, pomoże, to lepiej jej smakuje, nie? Dobre, nie? Zrobiłyśmy. To bułka. Brokułek. To jest kulka? No. Obrudziłam, patrz. To nic, zaraz wytrzyma. Ja wyjadę.
uważaj tu. Jabłek. Ty dajesz? Jabłek. Jaka radość. Zapraszam na posiłek. Zapraszam. Rysiu, o Boże, Bazyl, Jezu, zdążyłeś, chodź. Chodź, Bazyl też masz, no. Tak porówno, dobrze. Malwince jeszcze tu, zobacz, tu, daj Malwince. Dobra, już, okej, okay. Rysiu, Rysiu z Bazylem je, dobra. Ale, no dzisiaj to podział ładny zrobiłaś, no. Zawsze jest, wiecie, po jednym, tu jest irytacja, że ona tak wolno daje, oni by chcieli szybciej. A oni, mogę na chwilę? Ja ci tylko pokażę do kamery, zaraz ci oddam. Oni, wiecie, nadżycie, tak jak człowiek czasami ma ochotę na kebaba, czy na jakiegoś fast fooda, czy na coś, to tak dla nich to jest właśnie to. Malwinka się wystraszyła. Patrz, Bazylowi się kończy, to tu przesuń mu trochę. Tak, Bazyl, masz. Rysiu, no taki podział, patrzcie, Bazyl jest Rysiem, Mirek je sam, a ty Malwinka? Malwinka ma dietę, jest przed okresem, więc Malwinka nie je. Kamera, ta tu jest? Kamera, co tu jest? Widzowie, co tu jest, bo ja nie wiem. Co, nie. Gdzie? Które nie wiesz? Tu nie wiem. Tu jest kotek leży. I dwaj najszczuplejsi zostali. No to poczekaj, podzielimy tu, patrz. Bazyl ma tu, a Rysiu... Rysiu, ale ty jesteś bezczelny. Rysiu, ze swojej proszę jeść. Ale bezczelny Rysiu, powiedz niu-niu Rysiu. Niu-niu Bazyl? Nie, niu-niu Rysiu, bo Rysiu nieładnie zrobił. Zrobiłeś ładnie, Bazyl. No, zobacz, jak ładnie jedzą. A nie, nie wyjadaj im tego, nie, nie. Tu połóż Bazylowi, on zje. Ryszard? Ty drama, nie? Ty nawet teraz jesteś namiętny. Ja się je. Co to człowiek ma w głowie? Ogólnie wszyscy to lubią, ale... Może Malwince daj, może jednak chciała. Malwinka, skusisz się jednak? O, Malwinka, dla ciebie proszę. Dla ciebie, dałam ci. Dała ci Malwinka. Nie. Nie, Malwinka coś, dietę ma. Dietę ma, wiesz? Malwinka! Tu, dla Bazyla proszę. Ale masz buzię, a jaka bluzka. Ale ma pani bluzkę czystą. Dobrze. Dobrze. Jeżeli. Jeżeli. Macie. Macie. Ochotę. I życzenie. Zostawcie nam. Zostawcie nam. Subskrypcję. Subskrypcję. I kciuka do góry. Drugiego do góry. Drugiego do góry. Drugiego się nie da. I widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia. Cześć. Pa, pa. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers.